Witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejny odcinek. W dzisiejszym dniu zapraszam Was na poszukiwania na Tamizie. Właśnie zmierzam już na miejscówkę. I powiem Wam, że jest tu dość malowniczo. Znaczy specyficzny klimat. Co kto lubi. Jest ze mną Piotr, który właśnie tam idzie. I tutaj jest taki dopływ Tamizy. I to jest wyspa. To jest wszystko wyspa. I my musimy się dostać właśnie w tamto miejsce. To jest Wandsworth, tylko że po drugiej stronie. Bardzo blisko mostu. On się nazywa chyba Chelsea, jakoś tak. Zresztą zobaczymy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Tak, dokładnie. Tutaj trzeba zejść. Ale strasznie naniosło. Strasznie naniosło mu mułu. Zobaczcie, tam jakieś te gołębie wielkie, takie dziwne się wylegują. A my dzisiaj tutaj będziemy wraz z Piotrem szukali. I dzisiaj bez Rzymu nie wracamy. A tak przynajmniej byśmy chcieli. No i jest tak, jak Maniek mówił, strasznie dziadostwa kurde naniosło. Okropnie dużo tego mułu naniosło. Więc próbujemy. Ja ostatni raz tam byłem. Tak, bardzo dużo. Od mojego... Tak, tak, tak. Od mojego poprzedniego wypadu tutaj, to tak, już ci pomagam. Przeszła? Przeszła. Dobra, widzimy się na dole przy gołębiach. A tam ważka z tego miejsca. Jesteśmy na dole. I słuchajcie, dzisiejszy wypad będzie połowę w dzień, połowę w nocy. Państwo się eksmituje, dziękujemy. Zapraszamy za 4 godziny. Detektory, którym będę poszukiwał, to jest Deus XP. Udało się go naładować u Piotra jego ładowarką. A w sumie moją ładowarką, a jego prądem, na takim zasadzie. No i mam Rutusa, jakby mi padł Deus. Nic, zaczynamy. Na maksa naładowane, może będzie dobrze. Pierwszy sygnalix, taki mały ćwieczek. Materiał, nie wiem. Kolejny przedmiot, taka pipidówka mała. Z tamtego dołka kawałek zegarka. Uwalona w mule. Wypatrzała kulkę łowioną. O kurde, coś starego. Coś starego. Coś takiego z brązu, jakby jakiś gwóźdź. Kij wie, nie ruszam tego, bo się gnie. Jak się zarmowało. A, jakaś popelina, myślałem, że coś fajnego. Myślałem, że rzymę go tutaj. Malutki guzik, ale przynajmniej zdobiony jakiś. Setny kawałek ołowiu. Mam jakiś ładny krążek. Tylko czym ten krążek jest? Same dziadostwo dzisiaj. Zaraz koło brzegu. Raczej aktualnego brzegu. Być... Nie, ołów, myślałem, że rzymek. Piotr przywędrował z moneciksem, który wygląda jak piątka jakaś. Ale to nie jest jakieś stare. Chociaż kurde tutaj widać rocznik. 1980, panie. Jezus Maria, 80, popylinka. A weź na to zobacz, tego nie, ciężko rozszyfrować, coś w środku jest. Ale ołów, niestety. Tu taka dziurka i mamy jakąś monetę, ale tak fest wytartą, że szok. Później ją wyczyszczę, zobaczymy. Jestem daleko od wody, przy samym murku. Ale? No coś to jest. Kolejny przedmiot przy murku to jakieś badziewie. Nothing yet. Nothing yet. Nothing yet. Zaraz przy murku. O kurde! Zaraz przy murku coś fajnego. Jakie punce, ile i tych punc jest. Ciekawe, czy posrebrzany, czy srebry. Posrebrzany, w środku jest miedziucha, widać czerwone. Ale grubo posrebrzany. Wymyjemy, potem zobaczymy ładnie. Kolejna moneta. Wiecie co, idę wymyć to wszystko, te trzy rzeczy ładne i pokażę wam. To jest, tak mi się wydaje, bardzo stara pani na wózku.
to będzie 1700 któryś, nie widzę dokładnie. To jest ciekawostka. To jest chyba srebro. O dziwo. No a tu mamy takie pundze. Strasznie nienawidzę w nocy nagrywać. O wiele lepiej to będzie widać za dnia, jak mam podsumowanie, ale widzicie postać, nie? Tutaj nie wiem co to jest, ale kurde, mógł być to guzik jednak. Szukam dalej. I pomyśleć, że to wszystko w tym piachu takim wychodzi. Człowiek by go omijał. Ciemno jest, nie zauważyłem. Wlazłem w niego i wychodzą co chwilę jakieś dziwne rzeczy. Jakiś tokenik ołowiany albo plombiks. No, z jednej strony będą hemery. Albo jakiś fest stary pierścionek, albo jakieś dziadostwo. Oj, fest stary pierścionek chyba. Albo był klejony. Coś to fajne miejsce, kurde. Czemu ja tutaj nie zostałem dłużej kiedyś? Z u góry takie dobroci, że nie wiem. To samo miejsce. I mamy coś ala... No nie zdziwiłbym się, jakby to był Rzymix. No, ciekawe co to jest. Ledwo widać. Jest jakiś, kurde, jajowaty krążek. Super. Jedziemy dalej. Piękno jak nie wiem po prostu. Piękno. Piękno. Co to jest? Kurde, się srebrzy, się złoci. Chyba jakieś dziadostwo. Same ujęcia mułu i przedmiotów. Ale w końcu się trafi coś fajnego, no. Tu taki shield, ale nic. Tu mamy taką płuczkę. O, 1 eurocent. Myślałem, że będzie coś lepszego. Godzina prawie, że 22. Zamiana detektoriksa. Tutaj sonda padła, ale umarł król. Niech żyje król, tak to się mówi? Działamy. Pierwszy fant Rutusiksa i mamy... Co to jest? Ooo! Jakieś coś starego. Jakiś coś. Kolejny fajny przedmiot. Pierwszy Rutusiaka dzisiaj. Będziemy później sprawdzać. Taki jegomość, ufol. Jest najniższy stan wody. Ja jestem po kostki w wodzie. I co mamy? Jeden peniacz wstrętny. Taki ołowiks. Taki stożek. Fajny widok, nie? Szkoda, że tylko fajny, bo nic to nie jest poza tym, że to jest jakiś miedziany łańcuch. Chyba, że z zbroi pierścieniowej. Kije. Się złoci. Przylazłem do Piotra zobaczyć, co on tutaj kmini. I takie coś teraz znalazł, jakaś zawieszka z nierdzewki. Co? O Melchor Padricho do Mundo. Amigo. Zobaczcie, Piotr dziobie. I kopiemy. Kopiemy. Co Piotr wydziobie? Bo wydziobał przed chwilą coś takiego. I zgadnijcie, co to jest. Liberty. Bardzo mi się podoba ta moneta. To jest one dime United States of America. I co to ten Piotr wydziobał? Ma coś? O, jest tutaj. Jakieś coś, jakieś dziadostwo? Klamerka? Zaraz wymyjemy, zobaczymy. Nie, to nie jest klamerka, Piotrze. Wadziewie. Dawaj tą swoją torbę, kajty do mosz. Tu masz. Raz, dwa, trzy. Co tam wydziobiesz? Blachę jakąś. Przypomniała mi się taka... O, co to chopie jest? Plum! A ja teraz... Do piekła. Do czeluści tamizy. A ja teraz szybkie myju.
Słucham? Właśnie musimy zobaczyć, czy nas nie zalewa. No to trzeba się ewakuować powoli. Zresztą ja już czyszczę fanty, to wiesz, ja już jestem przygotowany do eksmisji. Ciach. Tak to wygląda. Wiem, nic nie widać. A, coś tam widać. Piotr tam błyszczy jak jakaś żarówka. No, tak wygląda ta miza w nocy. Przykro mi, nie dorobiłem się lepszego aparatu. Tylko coś takiego wam pokażę. Szumi przepięknie. I tutaj piękny, wysoki budynek. I Piotr. Trochę żeśmy się... Prawie żeśmy się spóźnili. A jeszcze ten, fala leci. Dobra, idź, bo zaraz ten, nie zaraz fala ten przywali. Uważaj, bo będzie ciepło mi z butów. No, to muszę poczekać chwilę. Ale idzie fala, bo przylatywała ta ojsterka. Właź, 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 chłopie. Ale akcja na sam koniec. Po prostu, no, prawie nas odcięło. Leci, przelewa się. Jesteś? Jesteś. Bo będzie padało. Eksmisja udana. No i witam kolejnego dnia i serdecznie was zapraszam na podsumowanie. Bo jest jeden akcent, który bardzo mnie ucieszył dzisiejszego dnia. Może być trochę głośno przez tego jegomościa, który tam wiruje i go słychać. Słuchajcie, podsumowanie. Śmieci? To jakby było złoto, kurde. Albo jakaś pierścieniowa zbroja. Znajdują w tamizie pierścieniowe zbroje, fragmenty. Po jakichś rękawicach pierścieniowych, po jakichś, nie wiem, zbrojach i tak dalej. Tutaj same śmieciury. No i ten akcent za chwilę wam pokażę, ale tak. Łyżka z bliska, a się kurde rozmazuje. Jest srebrzona, tak jak kiedyś znalazłem na Patnej i myślałem, że jest srebrna, ale tamta też była srebrzona. Słuchajcie, tutaj jest jego mość. Widać go pięknie. Skupi ten aparat, czy nie skupi? Widać go pięknie i to jest pani Brytania. To jest jeden penny prawdopodobnie, tylko że to jest ten starszy peniacz. Teraz tu to wszystko widać. Jest panienka Brytania. Rok 1700. Tutaj 40 dojrzałem, 1700 któryś tam. Tu mamy też babę na wózku, też starsza, to jest ta 1700, poczekajcie, jak tutaj ona ma być, tak, albo nie tak, miesza z tym, guzik, plomba, no i tu się okazało, że Rzymek, jednak udało mi się trafić Rzymka, piękny taki łopcięty jakiś. Dzisiaj się w ogóle kapłem dopiero, że to jest Rzymek. Wczoraj tego nie widziałem, także jest rzymski akcent. Rzymski akcent z tamizy to jest jak razy 5 z pola, albo razy 10 z pola. Strasznie trudno te małe Rzymki znaleźć. No i tak to się wszystko prezentuje. No i słuchajcie, no, dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam was serdecznie na moje dwa kanały jeszcze. Jeden to jest odyńca.pl, tam tworzy mój brat wraz z moim kuzynem, z Julką, z panem Tomaszem Jagodą. Ogólnie są tam poszukiwania i wszelkie informacje o funkcjonowaniu sklepu internetowego i stacjonarnego z detektorami metali. Zapraszam również na Odyńca, jakby ktoś chciał jakieś takie luźniejsze filmy, ale mnie coś ugryzło, luźniejsze filmy z jakichś tam podboi i tak dalej, tutaj, gdziekolwiek. No i co? Pierdołki jakbyście mogli zostawić i tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.